Ile jest cukru w cukrze, co zrobić z dzikami w Olsztynie, jaki jest świat zapachów, czy jak odróżnić jodło od ćwierka? Odpowiedzi na te pytania udzielą dziś naukowcy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. O 11 rusza Noc Biologów. W programie wykłady, warsztaty czy wystawy będzie można się na przykład dowiedzieć, że mózg mężczyzny jest większy niż kobiety, a także poznać jego płeć. Okazuje się, że prawa i lewa półkula u mężczyzn jest połączona mniejszą ilością włókien. Biorąc pod uwagę fakt, że u mężczyzn emocje, uczucia zlokalizowane są w prawej półkuli, a zdolność do ich wyrażania znajduje się w lewej półkuli, wtedy możemy tłumaczyć trudności z mówieniem o uczuciach u mężczyzn. Mówiła Krystyna Bogusz-Nowakowska z Katedry Anatomii Porównawczej Wydziału Biologii UWM. Noc Biologów potrwa do 22. Wstęp jest wolny. Planeta FM. Wyjątkowa godzina dla miłośników biologii. Mimo że za oknami jasno, w Kortowie trwa Noc Biologów. Do późnych godzin wieczornych wykłady, zwiedzanie pracowni, laboratoriów, doświadczenia. Trzeba zatkać nos przez chwilę i ja w tym momencie naniosę próbkę materiału na język. Powie mi pan, co pan czuje. A potem na moją komendę odetka pan nos. Proszę posmakować, co to jest. Po odetkaniu nosa. Jak cukier nawet smakuje. Ale była zmiana. A to jest cynamon mielony. Dopiero po odetkaniu nosa można stwierdzić, co to właściwie jest. Atrakcje Nocy Biologów dla Olsztynian w każdym wieku. Program można sprawdzić w internecie na www.nocbiologów.pl. Nie, po prostu nie.
ładna butelka. Nie, to jest z własnej roboty. Ale po, nie, butelka mi tam bardziej interesuje. Kiedyś pomaluję taką. To jest chleb pieczony właśnie na takim kefirze. Spróbuję. Proszę bardzo. A to jest na drodze. Ania, osobiście piekłam. Osobiście, a to jest chleb ze śliwką, pieczony na drodze. No i wreszcie wiadomo, do czego wykształcenie jest. Prawda? Potrzebne. W kuchni się przydaje. Studia praktyczne, do czegoś przydadzą. Tak, my to robimy na ćwiczeniach. No, to chyba nie ma absencji? Raczej nie. Raczej. To tyle, że on się jeszcze musi długo zastygać. Tak. Ale można bezpośrednio już, możemy takim półpłynnym poczęstować od razu z jedzenia. Popychały. Dokładnie. I następnie
żeby nam DNA się zabiło. Ponieważ jeżeli DNA mieszamy, to tego, żeby to trochę... A my zrobimy odpoczątek, będzie szybka.